Wigilia Zmartwychwstania Chrystusa we Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej. 30 marca w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył uroczystej liturgii Wigilii Zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie podczas tej mszy miało miejsce poświęcenie ognia i wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Przed kościołem odbył się obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej, która symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, a przed ołtarzem głównym katedry dokonano poświęcenia wody. W mszy świętej w Wigilię Zmartwychwstania Chrystusa uczestniczyli burmistrz Lwowa Andrzej Sadowej z żoną oraz pani Kolinda Grabar-Kitarowicz, prezydent Chorwacji w latach 2015-2019. Що справжнім світлом є Христос. А затем прошем вас, браття наймільші, Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną. Zapaliłem świeczki. Naśladujący pierwszy chrześcijan. Aby żyć w wolności dzieci Bożych, wyrzekaj się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opadł. Щоб могли гідно та із ще більшою любов'ю з'єднатися з ним у святому причасті. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu tym barankiem, który zgładził grzechy świata. Dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, to czyńcie na moją pamiątkę. Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Uroczystość jest uwieńczeniem Triduum Paschalnego. Cieszę się, że w tym roku było nas więcej niż w ubiegłych latach. Jest to znak, że bardzo potrzebujemy tej modlitwy.